Zaczynamy kolejną rozmowę w paśmie Dzień z Republiką Państwa i moim gościem jest Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o rosyjskiej dezinformacji. Władimir Putin robi wszystko, żeby pokazać inaczej ten obraz wojny, który wygląda zupełnie właśnie odmiennie od tego, co on przekazuje. Na co media muszą zwrócić szczególną uwagę? Media tu w Polsce, ale media też zagraniczne. Czy pan zauważył, że ta propaganda rosyjska, ta dezinformacja Władimira Putina gdzieś u kogoś jednak przechodzi? Mamy zdecydowanie do czynienia z działaniami dezinformacyjnymi czy informacyjnymi, które są moim zdaniem już wręcz elementem działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie. Z jednej strony, o czym mówimy od samego początku, ta dezinformacja jest skierowana na rynek wewnętrzny. Ona przede wszystkim ma na celu zakłamać prawdę wśród Rosjan o tym, dlaczego te działania wojenne wybuchły, od czego się one zaczęły. Rosyjska propaganda mówi nie o wojnie, tylko o operacji specjalnej i tak przedstawia swoje działania Kreml własnemu społeczeństwu. A zatem widzimy, że dezinformacja na rynek wewnętrzny to przede wszystkim zakłamywanie prawdy o tym, dlaczego ta wojna wybuchła i zakłamywanie prawdy o naturze tej wojny, o rosyjskich zbrodniach, o rosyjskiej napaści na inny suwerenny kraj. Ale oczywiście widzimy też pewnego rodzaju działania sączone na zewnątrz, sączone i do Ukraińców. Tutaj warto wspomnieć chociażby o ostatnim spotkaniu Putin-Szojgu, które zostało nagłośnione w rosyjskich mediach jako odebranie przez Putina pewnego meldunku, że Mariupol został zdobyty, kiedy tak. Jest to zupełna nieprawda, która nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym. Dzisiaj prezydent Ukrainy odniósł się właśnie do tych informacji i powiedział takie słowa: walczymy i będziemy walczyć dalej. Więc to miał być właśnie komentarz do tego fake newsa, który się pojawił, że Mariupol został już zdobyty. Władimir Zełenski powiedział, że Mariupol cały czas się broni. Ale to jest ważne właśnie, żebyśmy rozmawiali i pokazywali, jak wygląda ta dezinformacja, bo na pewno też agentura rosyjska chce działać nie tylko u siebie, ale przede wszystkim też na zewnątrz, w innych państwach. Czy dzisiaj zależy komuś, żeby podzielić Polaków względem Ukraińców, żeby właśnie skłócić Polaków z Ukraińcami? Pan to zauważył na podstawie wypowiedzi również niektórych polityków. Mamy do czynienia z takim działaniem modelowym, które jest prowadzone zresztą przez Rosję od wielu lat. Gdy patrzymy na to, w jaki sposób Rosja oddziałuje na różne społeczeństwa Zachodu, to kwestia polaryzacji społeczeństw jest tym, co często widać w działaniach rosyjskich. My identyfikujemy operację informacyjną dedykowaną, że tak się wyrażę, na rynek polski głównie w obszarze zniechęcania Polaków do przyjmowania Ukraińców w naszym kraju. To są działania informacyjne, często kłamstwa czy insynuacje, które są szerzone w polskich mediach, często mediach społecznościowych. I tutaj widać wyraźnie z jednej strony, że jest próba rozbudzenia niechęci wobec Ukraińców, jest próba pokazania, że Polska, przyjmując tak duże ilości, liczby ludzi, sama sobie szkodzi, że Polacy stają się obywatelami drugiej kategorii w własnym państwie. I widać wyraźnie, że ta działalność związana właśnie z wytworzeniem pewnych resentymentów między Polakami a Ukraińcami, to jest dzisiaj główny cel rosyjski w działaniach kierowanych na rynek polski. Czego dzisiaj powinniśmy się też wystrzegać, jeśli chodzi o ten przekaz informacji? Tutaj eksperci mówią, że przede wszystkim my, dziennikarze, nie powinniśmy rozmawiać o przekazywaniu broni, o tym, jaka ta broń jest przekazywana. Dlaczego? To są ważne informacje dla Władimira Putina.
Mamy do czynienia z jednym z wątków, które wciąż są prowadzone przez rosyjską albo też i białoruską propagandę, które pokazują Polskę jako podżegacza wojennego, jako kraj, który eskaluje napięcia w naszym regionie, a to później jest wykorzystywane przez urzędników kremlowskich i propagandystów do tego, żeby straszyć Polskę pewnymi konsekwencjami czy atakami ze strony Rosji, czy wręcz trzecią wojną światową. I z punktu widzenia pewnych działań propagandowych przeciwko Polsce, dawanie jakichkolwiek pretekstów ze strony polskiej do takich właśnie działań zastraszających jest czymś, co będzie dla nas szkodliwe. Ale oczywiście o różnych rzeczach nie możemy i nie powinniśmy dyskutować publicznie, również ze względów po prostu bezpieczeństwa. Polska jest krajem, który jest zaangażowany w pomaganie Ukrainie na różnych polach, ale musimy zdawać sobie sprawę, że Ukraina jest krajem, który został napadnięty, który jest brutalnie atakowany przez agresora i tutaj nie o wszystkich działaniach z zakresu działań pomocowych możemy i powinniśmy mówić publicznie. Tak jak też pan wcześniej wspomniał, dezinformacja dzisiaj to ogromne pole też w internecie. Dlaczego ten internet jest, jak on jest wykorzystywany przez Władimira Putina, na co powinniśmy uważać, bo dzisiaj bardzo dużo pojawia się różnych zdjęć, różnych linków, różnych też dziwnych informacji, jak je weryfikować. Przede wszystkim powinniśmy mieć pewną świadomość tego, na czym aktualnie rosyjskim autorom rosyjskich działań propagandowych zależy. Zachęcam do tego, żeby śledzić ewentualnie materiały, które nasz departament przygotowuje i udostępnia mediom, bo staramy się pokazywać, jakiego rodzaju działania, w jakie cele chce rosyjska propaganda osiągać, atakując Polskę bądź też Ukrainę, czy szerzej powiedziawszy, szerzej rozumiany Zachód w swoich działaniach propagandowych. I widać wyraźnie, że niektóre działania w mediach społecznościowych układają się po prostu w założenia i cele rosyjskiej propagandy przeciwko Polsce. Musimy mieć świadomość, że Rosja jest tym krajem, który wytwarza szereg takich struktur sieciowych, które są w stanie wykorzystywać czy sączyć te przekazy propagandowe w miejscach bardzo różnych, w mediach elektronicznych, głównie w mediach głównego nurtu rosyjskiego, co później jest również wtłaczane następnie do mediów elektronicznych. Zatem musimy przede wszystkim czytać krytycznie wszystkie teksty, które się w tej chwili pojawiają i warto mieć świadomość tego, na czym teraz Rosji aktualnie zależy w operacjach dezinformacyjnych. Jak często od początku, od 24 lutego 2022 roku rosyjscy hakerzy chcieli zaatakować też polskie systemy? Czy pan może nam coś powiedzieć o tym? W tej chwili te zagrożenia dotyczące cyberbezpieczeństwa są stałym wyzwaniem dla struktur zajmujących się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Nie bez przyczyny mamy w Polsce już od kilku tygodni wprowadzony stopień alarmowy CRP, czyli właśnie ten dotyczący cyberprzestrzeni, bowiem widzimy wyraźnie, że próby szukania luk w systemach kluczowych dla państwa, w systemach teleinformatycznych, to jest już codzienność. Widzimy, że pewne skanowania, pewne rozsiewanie wirusów czy próby phishingowe to jest to, na co użytkownicy internetu już w tej chwili są narażeni niemal codziennie. Wiemy, że Rosja jest krajem, który rozwija od kilku lat bardzo intensywnie swoje możliwości w cyberprzestrzeni. Jest krajem, który również wykorzystuje takie narzędzia hakerskie do rozsiewania dezinformacji, do przejmowania kont osób publicznych, publicznie znanych, po to, żeby właśnie własne tezy uwiarygodniać i jeszcze mocniej promować. Ostatnio taka historia, też przeze mnie komentowana w mediach społecznościowych, przydarzyło się profesorowi Andrzejowi Waśko, którego konto w mediach społecznościowych zostało przejęte i wykorzystane do szerzenia zupełnie absurdalnych tez, które wpisują się w działania dezinformacyjne rosyjskie.
Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do służb specjalnych. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. A ja podaję państwu na koniec już najnowsze informacje. 70 cywilów z obwodu ługańskiego udało się ewakuować w bezpieczne miejsca. Rosyjskie wojska otworzyły ogień w stronę autokaru z mieszkańcami Popasnej, ale na szczęście nikt nie zginął, poinformował na telegramie szef ługańskiej regionalnej administracji. A ja przypominam, że Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu na Facebooku powiedział, że Mariupol wbrew temu, co mówią okupanci, nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. I my tutaj stawiamy kropkę. Bardzo państwu dziękuję za wspólny dzień. Już za chwilę koronka do Miłosierdzia Bożego. Połączmy się razem w modlitwie, a następnie Republika po południu. Do zobaczenia.